mężczyznom nie za bardzo chcemy robić z brwi jaskółcze ogony. No właśnie, że ten, właśnie, że ten brew zdumiona nie. Nie, zdumiona ani otwarte oko nie. Mężczyzna dobrze wygląda, jak ma nisko osadzone brwi. No oczywiście bez przesady, tu nie chodzi o jakąś ptozę wargi, czy obniżenie i zbyt mocne porażenie tego typu mięśni, które otaczają oko, no ale tu nie walczymy o ten brow lift u mężczyzn, absolutnie. Tu możemy się pokusić u Tomka co najwyżej o delikatne uspokojenie mięśnia okrężnego, które odpowiada za tworzenie tych kurzych łapek. I planujemy dzisiaj botoks pod okiem, mezobotoks. Sprawdzimy snap testem, czy nasz kolega się do tego nadaje, bo jeżeli byłaby tu mało jędrna skóra, to najpierw należy popracować nad jej jędrnością, a później robić tutaj botoks na dolnej powiece, bo to jest off-label troszeczkę, właściwie całkiem. I w tej sytuacji mógłby się nam zrobić taki worek pod okiem. Nie chcemy worka pod okiem. Tego nie chcemy, absolutnie. Nie, nie. Więc na ten moment tu nad tą jędrnością odrobinkę trzeba popracować. Kto jest z tymi facetami? Czy na przykład u 35-latka robi się to wszystko inaczej niż u dziadełka 55, mówię o sobie? Wiesz, botoks z założenia jakby nie zmienia tutaj swojej pozycji. On jest przede wszystkim do uspokajania zbyt aktywnych mimicznie mięśni twarzy, bez względu na to, czy ktoś ma 35, czy 55, czy 65 lat, czy 75. Natomiast wszelkie inne zabiegi, które z wiekiem się pojawiają u mężczyzn, takie jak popękane naczynka, rumień, czy popękane naczynka krwionośne, które z wiekiem się pojawiają u mężczyzn, czy brak jędrności, tutaj medycyna estetyczna, regeneracyjna, mają większe zastosowanie niż u młodszych facetów, po prostu Tomasz. Więc u ciebie należałoby przede wszystkim popracować nad tym popękanymi naczynkami krwionośnymi, nad tym rumieniem, który masz bez wątpienia i może za chwilę przejść ci już w trądzik różowaty, prawda? Tego byśmy nie chcieli, już przechodzi. No. Nie chcemy zmieniać twarzy, nie chcemy zmieniać rysów, chcemy utrzymać status quo jak najdłużej, a nawet go ciupinkę poprawić, więc zawsze nas bardzo interesowała regeneracja szeroko rozumiana. Znamy się ponad 10 lat, ja cię cały czas rozpoznaję. I na przykład twoją niezwykłą wrażliwość zobaczyłem, jak byłaś w ciąży i po urodzeniu Wojtusia, kiedy hormony ci buzowały i do tej niebywałej fachowości doszła ta empatia jeszcze. Miękkość, tak. I to było cudowne i jakby to w pewnym sensie zostało.